wieczór. Bardzo się cieszę, że Adela wyciągnęła te zdjęcia, bo one naprawdę bardzo dużo też mówią o tym, czym była Polska Szkoła Rehabilitacji, o której dzisiaj właściwie zapomniano. Te zdjęcia archiwalne, one pochodzą ze Świebodzina, ale ja do Świebodzina dotarłam już jako nastolatka, byłam tam od pierwszej klasy liceum. Natomiast moje lata w Jastrzębiu-Zdroju, dokąd trafiłam po żelaznych płucach, wyglądało dokładnie tak. Ja mam te obrazy w pamięci. Jak oglądam te zdjęcia archiwalne ze Świebodzina, to przypomina mi się Jastrzębie-Zdrój i obrazy, które zachowały się w mojej głowie. I to, co było najbardziej charakterystyczne dla tych lat, widzieli Państwo bardzo dużo dzieci dotkniętych polio i nie tylko, bo tam też były trochę późniejsze zdjęcia. I wtedy, w tych latach, mieliśmy bezpłatną rehabilitację dostępną w takiej ilości, jakiej było potrzeba. Ilość operacji, którą miałam, leczenia, które przeszło, wtedy było możliwe. Dzisiaj moi rodzice nie byliby w stanie opłacić takiego leczenia. I współczuję trochę młodym osobom niepełnosprawnym, że nie miały takich możliwości, bo mnie ta rehabilitacja doprowadziła do sprawności. Wprawdzie o kulach, ale ja się nie czułam niepełnosprawna. Ja się czuję teraz niepełnosprawna, też przez wiek jest mi się coraz trudniej poruszać, ale mi jednak te lata spędzone w ośrodkach i praca wychowawców, rehabilitantów, lekarzy, dała efekt taki, że do dzisiaj jeszcze chodzę. Pani powiedziała zresztą w tym filmie, że gdyby nie Świebodzin, nie byłaby Pani tym człowiekiem, a nie dałoby Pani tyle siły w życiu tak naprawdę. I to chyba nie wiem, czy dla Państwa również, ale to prawda, kiedy Pani wyznaje, że tak naprawdę chyba Pan Bóg to pokierował, ponieważ tak naprawdę gdyby nie Pani niepełnosprawność, byłaby Pani zupełnie innym człowiekiem. No na pewno ta niepełnosprawność wpłynęła na moje życie. Ja dzisiaj jestem tym, kim jestem, no również dzięki temu, co przeżyłam w dzieciństwie, w młodości. Ja myślę, że też to, że ta moja niepełnosprawność dała mi, jakkolwiek to nie brzmiało, tak, ale też możliwość poznania najróżniejszych ludzi, wspaniałych, którzy stanęli na mojej drodze, od znanych i nieznanych. Państwo nie rozpoznają tych twarzy, ale tam był mój kochany profesor Sobociński, profesor z liceum, matematyk, no w ogóle człowiek renesansu, który bardzo, bardzo wiele dla mnie znaczył. Także niepełnosprawność naznaczyła moje życie, ale również właśnie w ten dobry sposób. Znaczy, ja dzięki wychowaniu, które otrzymałam, no jednak wychowaniu poza domem, dom za bardzo by dbał, nie pozwalałby mi różnych rzeczy robić. Tak mama, babcia by cały czas mówiły tego, Janeczko, nie zresztą wiem, jak byłam od czasu do czasu w domu. A tam, jak to się mówi, stosowano zimny dychów. Może było ciężko, ale my mieliśmy siebie nawzajem i bardzo silnie pragnęliśmy żyć tak jak inni. Wiedzieliśmy, że kiedyś z tych ośrodków wyjdziemy i chcieliśmy, żeby nasze życie było no, tak, jak sobie wyobrażaliśmy, jak będzie wyglądało to życie na zewnątrz, prawda? Tylko, że nam nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wręcz nam mówili, jeżeli będziecie chcieli, żeby ktoś do was wyciągnął rękę, to wy musicie tę rękę wyciągnąć. Łatwo nie będzie, ale jak będzie, no to zależy od was. Pani tak naprawdę spełniała swoje marzenia kolejne. Astronomia wyszła z marzenia. Choć jedno zdanie, które tam padło, troszkę mnie zaskoczyło, że w pewnym sensie zaczęła Pani, chciała Pani studiować astronomię, żeby mieć władzę nad ludźmi. To mnie bardzo zainteresowało. No właśnie to były takie trochę głupstwo młodej osoby, bo ja opowiadałam po prostu Adeli o różnych
moich myślach, które miałam jako bardzo młody człowiek. I ten lęk przed ludźmi, przed tym życiem na zewnątrz we mnie wtedy był. Ja nie widziałam, marzyłam o czymś tak, ale jednak w nas ten lęk był. My sobie po nocach czasami opowiadaliśmy, o czym marzymy, jak sobie wyobrażamy, że to nasze życie będzie wyglądało, ale gdzieś tak w tych marzeniach był lęk, tak, że ludzie nas nie zrozumieją, że mnie nie zrozumieją, że mnie odrzucą, że ta niepełnosprawność będzie czymś, co odepchnie ode mnie ludzi. Bałam się tego i tak to sobie wtedy wyobrażałam, że ta astronomia da mi jakąś taką władzę. Ale oczywiście to były no, takie myśli, które myślę, że gdzieś tam człowiek każdy na jakimś etapie swojego życia ma. Ale życie mi udowodniło zupełnie coś innego. Może dlatego Adela to, że tak powiem, wrzuciła do tego filmu, bo wiecie Państwo, Adela ze mną przeprowadziła dziesiątki godzin wywiadu, o ile nie setki. I to, co ona wybrała, ja na to już nie miałam wpływu. Zresztą nie chciałam. To jest wybór Adeli, tego, co ode mnie usłyszała, co później narysowała, co sobie jakoś wyobrażała. Także ja sama, jak słucham tych słów, to się dziwię, że ona to wyciągnęła i że to akurat wydało jej się jakoś takie ważne. No, ale rzeczywiście kiedyś we mnie ten lęk był bardzo, bardzo silny. To zapytam, jak się pani ogląda po raz kolejny ten film? Czy to jest trudno oglądać ten film sama? Nie, znaczy ja już oglądałam go wiele razy, więc właściwie znam go na pamięć. Może niektóre rzeczy powiedziałabym inaczej, albo chciałabym, żeby Adela może na coś innego bardziej zwróciła uwagę, ale to jest film o Adeli, o mnie, czyli tak jak ona mnie widziała. Cała produkcja tego filmu, właściwie coś więcej niż produkcja, trwała 7 lat. Bo tyle czasu upłynęło od momentu, kiedy Adela napisała do mnie maila po przeczytaniu mojej książki Niebo to inni, którą właściwie napisał Wojtek Bonowicz, to jest wywiad Rzeka. I wtedy Adela do mnie napisała, że chciałaby zrobić taki film animowany o moim dzieciństwie. No a później to ewoluowało, bo też okazało się, że jest bardzo dużo materiałów. Właśnie z tego wyjazdu do Opusznej, gdzie jeździliśmy co roku z ojcem Władysławem Wołoszynem. No okazało się nagle, że jest bardzo dużo różnych materiałów, które postanowiłam w tym filmie umieścić. Spełniła Pani swoje marzenie, studiując astronomię, rozpoczynając pracę naukową, a później zrezygnowała Pani, żeby wrócić do ludzi i im pomagać. Czy nie ma takich chwil, kiedy myśli Pani, a mogłam jednak zostać na tej uczelni, spokojnie sobie pracować akademicko? Nie, o tym to nie marzę. Znaczy, w ogóle nie żałuję tej decyzji. Mam takie poczucie, że obecnie mnie sobie astronomia doskonale daje radę. Nie byłabym żadnym Bolszczanem. Natomiast mam jednak takie poczucie, że w pomocy humanitarnej potrafiłam zrobić coś, co być może gdyby mnie ja to zaczęło, to zacząłby ktoś inny i wyglądałoby to inaczej. Ale cieszę się z tego, że mogę być dumna z tego, że Polska jest krajem, który chce pomagać, który bierze udział. Także to jest ważne bardzo dla mnie i nie żałuję absolutnie. Gwiazdę mogę sobie popatrzeć w Sudanie albo gdzieś, gdzie nie ma elektryczności, tak jak i świateł oraz smogu, jak w Krakowie. Nie powiedziała Pani, że rozpoczęła Pani ten pierwszy swój konwój, czy jeszcze nie wiedzą zupełnie, tak naprawdę zapoczątkowała, ponieważ później się okazało, że wszystko było przygotowane, że tak naprawdę to się zrobiło. Czy mogła Pani zdradzić troszeczkę więcej, jak tak naprawdę wyglądały te pierwsze konwoje, a później jeszcze dopiero? Znaczy, ja byłam w Sarajewie w październiku 92 roku. Z francuską organizacją i pojechałam tam rzeczywiście z ciekawości.
Znaczy brałam udział w przygotowaniu tego konwoju, zgłosiłam się w nich jako wolontariuszka, bo akurat byłam wtedy we Francji. Jak oni ogłosili akcję sprowadzenia do rodzin francuskich 1000 osób, to były matki z dziećmi. I wtedy powodowano też ciekawością, jak się przygotowuje taki konwój. Najpierw odbierałam telefon od rodzin francuskich, zgłosiło się wtedy 30 tysięcy rodzin. Ludzie byli gotowi otworzyć swoje domy. I jak przyszedł moment, kiedy wszystko było gotowe, bo konwój musiał pojechać po to, bo wieźliśmy między innymi jedzenie, które potem służyło nam w drodze. Musieliśmy z Sarajewa dojechać do Splitu. W Splicie już przesiedliśmy się na prom do Ancony. No i w Anconie już czekały francuskie samochody, które zawiozły nas do Lyonu, a potem razem z moim autobusem, nad którym miałam opiekę, pojechałam do Rennes, gdzie już zostawiłam te rodziny, które zostały przyjęte w Rennes. No i jak wróciłam do Polski, to wydaje mi się, że to było oczywiste. Ja nie mogłam wrócić do swojej pracy astronoma i potraktować tak to jako taką wycieczkę do Sarajewa, gdzie zobaczyłam wojnę, skutki wojny. Wiedziałam, że coś muszę zrobić i było dla mnie oczywiste, że ja muszę zorganizować konwój do Sarajewa z Polski. Z Polski dlatego, że tam w Sarajewie byłam z Francuzami, którzy kiedyś pomagali mojemu krajowi, bo Equilibre jeszcze wcześniej jako Amitié Polonaise powstała po to, żeby pomagać Polsce w stanie wojennym. I tak naprawdę to wtedy, kiedy myślałam o tym, ja oczywiście nie wiedziałam, jak to wszystko zorganizować. Ja nie miałam ani pieniędzy, ani kontaktów. To Kostek Gebert wysłał mnie do Trójki, żebym tam się umówiła. Jak przyszłam do Trójki, spotkałam się z takim dziennikarzem, Tomkiem Kowalczewskim. No i stwierdziłam, że mi wyznaczy jakiś termin, powie, to pani przyjdzie wtedy i wtedy. A mówi, a wie pani co, mam właśnie czas na antenie, to proszę bardzo. No i zapraszamy do Trójki, kiedyś tego wszyscy słuchaliśmy. Musiałam opowiedzieć no nie tylko o tym, że byłam w Sarajewie, ale Tomek zapytał, bo mówiła pani, że chce pani zorganizować konwój do Sarajewa. No, ja tym setkom tysięcy ludzi musiałam powiedzieć, tak, że ja, Janina Ochojska, chcę zorganizować konwój. Co jest potrzebne? Ciężarówki, pieniądze, dary, paliwo, ludzie, tak, tego wszystkiego nie miałam. Podałam wtedy numer telefonu takiej pani Magdy Grodzkiej, którą starszej pani, którą poznałam u Kostka Geberta. I do tej pani miałam potem przyjść, żebyśmy, ona mówi, a to zastanowimy się, kogo ona znała, bardzo wielu ludzi, w ogóle to była bohaterka Powstania Warszawskiego. Ratowała Żydów. Zresztą pod koniec życia okazało się, że jest z pochodzenia Żydówką. Ja po programie zadzwoniłam do niej, żeby jej powiedzieć, tej starszej pani, której jeszcze nie znam, że ja podam jej numer telefonu na antenie Trójki. Ja już przy Państwu się nie mogłam do niej dodzwonić. Proszę sobie wyobraźmy przerażenie, bo tak starsza pani, taka tu powstanie warszawskie. Ratowała Żydów. I ja teraz tu podaję jej numer na antenie radia w ogóle. Tomek pojechał ze mną, bo już czuł, że coś się święci. Zadzwoniliśmy do drzwi jej mieszkania, ona otwiera i mówi, Janka, dzwonią. No i tak to się zaczęło. Ludzie rzeczywiście wydzwaniali. Pamiętam też z kolei Tomka Wilka, który zgłosił się jako pierwszy wolontariusz. Któregoś dnia przyszedł do mieszkania Magdy taki pan, miał tutaj złoto, taką schełstaną koszulę, a to był koniec listopada. Tu złoto, wszędzie złoto i mówi, a ja mam takie dwie nowe ciężarówki Renault Magnum, to chciałbym je dać do tej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest Renault Magnum, ale wtedy to był Mercedes z ciężarówek.
Także ta ofiarność Polaków okazała się tak wielka, że dzisiaj sobie myślę, że Polacy byli wtedy gotowi, żeby pomagać Bośni. Tylko potrzeba było kogoś, kto powie, ja to zorganizuję. No i tak powiedziałam, że to zorganizuję, ale ja wtedy nie myślałam o tym, żeby to robić dalej. Ja chciałam jakby spełnić ten jeden obowiązek, wysłać konwój do Sarajewa. Natomiast no to już też pewnie macie Państwo takie doświadczenie w życiu, że jak człowiek coś zacznie robić, to najczęściej jest potem dalszy ciąg. I podejmujemy zobowiązania, które trzeba wypełnić. To też była niezwykła przygoda, ja tego też nie ukrywam, tak? Ludzi, których poznałam w Sarajewie, zobaczyłam Sarajewo, no mało było jednak ludzi, którzy wtedy do Sarajewa jeździli i byli tam, i byli świadkami tego, co się dzieje. Więc jak wróciłam, no to było oczywiste, że muszę pojechać drugi raz, a jak drugi, no to trzeci. No i tak to potem poszło, aż zostałam na 26 lat. Ogłoszona kobietą roku wtedy i to chyba... Kobietą w Europie, to jest rzeczywiście tak. To mi niezwykle pomogło, bo rzeczywiście w rok po przez Komisję Unii Europejskiej zostałam wybrana na kobietę Europy, byłam zgłoszona jako przedstawicielka Polski. I to było rzeczywiście coś, co też mi bardzo pomogło, zarówno w podjęciu decyzji, bo pomyślałam sobie, że skoro mnie wybrano i w Polsce media się zainteresowały tym, co robimy, no to jest szansa, żeby pociągnąć to dalej. Chwilę później była wojna w Czeczenii, więc było co robić. No i tak to już potem zostało. Jesteśmy w centrum dialogu imienia Marka Edelmana. Chciałabym zapytać, bo Marek Edelman też towarzyszył Pani, był też w kilku konwojach. W tym pierwszym konwoju, gdyby mogła Pani powiedzieć, jaka była jego rola? Czy rzeczywiście słuchano go tam? Bo wiemy o tym, że wielokrotnie się wypowiadał na temat tego obrażonego miasta, jako osoby, która sama przeżyła obrażenie miasta, obrażenie Warszawy. To taka też była motywacja Marka, jak zgłosił się do trzeciego konwoju do Sarajewa, który wyjechał w czerwcu 1993 roku. To był największy konwój, jaki wyjechał z Polski. Był wtedy 20 ciężarówek z różnych miast Polski. Ten konwój jechał w ramach takiej europejskiej akcji Mirsada, czyli Pokój Teraz. Wcześniej apel o pokój był publikowany w mediach. Ludzie go podpisywali, no dzisiaj mamy podpisy i pana Mazowieckiego, i Biedrojcia, również Marka Edelmana, który ten apel podpisał i od razu zgłosił się, że chce jechać w konwoju. Zresztą wtedy w tym konwoju, bo to też chodziło o to, że myśleliśmy, żeby po prostu ta idea była taka, żeby pół Europy zjechało się do Sarajewa, usiadło tam na tych ulicach i powiedziało, że już stop tej wojnie. Polska miała wtedy bardzo silną reprezentację, bo pojechał Jacek Kuroń, który był wtedy ministrem pracy. Pojechał Marek Edelman, pojechał Adam Michnik, Zbyszek Bujak był, Heniu Wujec. Także no, pojechali ludzie w Polsce wtedy znani i ich celem było świadczenie później w Polsce o tym, co dzieje się w Sarajewie i dlaczego tak ważna jest nasza pomoc i apelowanie o pokój. Dla Marka to było szczególnie ważne, bo on wojnę pamiętał i wprawdzie wtedy nie dojechał do Sarajewa, bo ten konwój nie dojechał do Sarajewa z powodu walk, został wstrzymany i w Metkowicz na granicy z Bośnią i Hercegowiną musieliśmy wszystko rozładować, ale Marek dojechał z nami do Sarajewa, właściwie doleciał w 1995 roku, jak były no, obchody w cudzysłowie, było 1000 dni oblężenia Sarajewa i Tarik Kupusowicz, prezydent Sarajewa, zaprosił prezydentów różnych miast i ważne osobistości z różnych krajów. Marek Edelman był tam honorowym gościem. Z Polski pojechało też 7 prezydentów miast, był też minister, nie minister, tylko prezydent miasta Czekalski.
z nami. Także Marek wtedy nawet na takim forum międzynarodowym przemawiał, ponieważ to było też takie spotkanie przedstawicieli różnych wyznań. W Sarajewie były najróżniejsze wyznania. Byli zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie, jak i muzułmanie. I na tym spotkaniu Marek Edelman przemawiał. Ja nie pamiętam już, co Marek mówił, ale myślę, że gdzieś do odnalezienia byłyby te nagrania. Chcę też powiedzieć o takiej jednej roli Marka, która dla mnie stała się szczególnie ważna 2 lata temu, no już 3 lata temu, kiedy była taka dyskusja w Polsce na temat przyjęcia uchodźców i zastanawialiśmy się, czy przyjąć uchodźców z obozów w Libanie, z Grecji i z Włoch. No i rząd polski jednak postanowił, że nie będziemy przyjmowali. I przypomniałam sobie czas, w którym Marek Edelman pomógł nam i zaapelował do szpitali w Polsce, zgłosiło się wtedy 40 szpitali, żeby przyjąć rannych z Bośni. I tacy ranni przyjechali wtedy do Polski, przylecieli ONZ-owskimi samolotami i było to wtedy możliwe. To chyba był 95 rok również, teraz dokładnie nie pamiętam. W każdym razie pomyślałam sobie, że gdyby Marek wtedy żył, te 3 lata temu, to nie pozwoliłby, żeby rząd podjął taką decyzję, żeby do Polski uchodźców nie przyjmować. I dzisiaj na pewno Polska byłaby inna, gdyby Marek żył. Ci z Państwa, którzy go znali, to wiedzieli, że on był bardzo decydujący głos miał. Potrafił uprzeć się przy swoim i krzyknąć, uderzyć pięścią w stół, ale no, był człowiekiem, który miał bardzo silne przekonania i nie odpuszczał. Marek Edelman powiedział kiedyś, że najpiękniejsi są ludzie, którzy pomagają innym. Chciałam zapytać, czy my Polacy lubimy pomagać? Minęło 25 lat, odkąd Polska Akcja Humanitarna pomaga na świecie. Czy tak jak te 25 lat temu, mówiła Pani, że wtedy byliśmy bardzo otwarci, czy nadal umiemy, czy chcemy, czy potrafimy się dzielić? Znaczy, czy uczymy się tego cały czas, bo pomaganie to nie jest tylko dobre serce, tak? To jest sztuka pomagania, wiedza o tym, jak pomagać. Na pewno jeszcze my, jako naród, mało wiemy o tym, jak wygląda życie na przykład w krajach afrykańskich czy w Azji Południowo-Wschodniej. Jednak informacje naszych mediów krążą właściwie wokół naszego kraju albo wokół Europy, Ameryki, na tym się skupiamy, ale ja uważam, że Polacy bardzo chętnie pomagają i widzę to po rozwoju Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak na 25-lecie sobie policzyłam, że w stosunku do pierwszego roku naszego działania, po 25 latach okazało się, że roczny nasz przychód na pomoc był 666 razy większy. Więc o tyle wzrosła pomoc Polaków, trzeba powiedzieć, prawda? Tak podzielić przez 25, to szybko można sobie policzyć, ile to wzrastało w każdym roku średnio. Oczywiście to jest tak, że to mamy teraz w Sudanie Południowym, wybudowaliśmy już 900 stóp. Ja się cieszę, że jest ich 900, ale jakby było ich 1000, to by było jeszcze lepiej, prawda? Jakby było 1500, znaczy w dziedzinie pomagania zawsze jest niedosyt. Zawsze jest za mało. Nigdy nie pomożemy wszystkim. Nie rozwiążemy wszystkich problemów, więc właściwie ta pomoc, pomaganie jest czymś niekończącym się. Jest takim zadaniem na całe życie. I są problemy, które możemy rozwiązać. Tak jak na przykład jak w wiosce gdzieś w Sudanie Południowym powstaje studnia, to ona już ludziom daje wodę i właściwie najważniejszy ich problem został rozwiązany, bo
Dzięki temu mogą również nawadniać pola w porze suchej, więc mogą produkować więcej żywności, zbierają plony 3 razy do roku, a nie 2. I wtedy w okresie suchym mają co jeść. I to rozwiązuje ich podstawowy problem. No, o reszcie no, można myśleć później, a są takie problemy, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać, no, nie wiem, jak to powiedzieć, ostatecznie, tak? To znaczy, wojna w Syrii trwa. Pomagamy w 57 obozach. Codziennie trzeba ludziom dostarczyć wodę. Co miesiąc rozdajemy pakiety higieniczne i żywnościowe. Zatrudniamy też ludzi przy obsłudze, nie wiem, budujemy toalety, prysznice. To wszystko trzeba utrzymywać w czystości, więc przy okazji dajemy też ludziom pracę, również inżynierom wodno-sanitarnym, ludziom, którzy organizują całą logistykę, żeby co miesiąc rozdawać taką ilość pakietów żywnościowych. No to proszę sobie wyobrazić całą tę logistykę. Gdzieś to wszystko trzeba kupić, trzeba przenieść do głównych punktów, tam to trzeba porozdzielać w pakiety. Podobną rzecz robimy w Iraku. I to jest taka pomoc, która służy tak naprawdę ratowaniu życia ludzkiego, ale nie tworzeniu już jakichś bezpiecznych warunków, prawda? Bo co się stanie z obozami w Idlib, my tego nie wiemy. To może wie Putin, może wie Assad, co zamierzają zrobić z tym kawałkiem ziemi, ale wiemy, że ratujemy życie ludzkie, dajemy ludziom szansę na przeżycie, więc ta nasza pomoc też jest różna, prawda? No ale to jest cel Polskiej Akcji Humanitarnej. Pomagamy ofiarom wojen, kataklizmów i długotrwałego ubóstwa. Stąd teraz przygotowujemy się do takiej naszej nowej akcji. Chcemy założyć misję w Jemenie. To będzie długa droga, ale powiem Państwu, że jeszcze w czwartek ogłosimy tę pomoc, więc jeszcze jej oficjalnie nie ogłosiliśmy. Ale opowiadając różnym znajomym, już mamy pierwsze wpłaty na Jemen. To znaczy, że Polacy jakby wiedzą, tak, że po pierwsze, jaki jest problem, a poza tym, jaka organizacja tym się zajmuje, co robi, jak dotrzemy do Polaków z informacją, co chcemy robić w Jemenie, to jestem pewna, że nas wesprą, że zbierzemy na tę pomoc. Proszę Państwa, nie mogę tak bezrobotnym pozostawić w pracy posłuchania, że gorzony się. Nie się święte słucha. Ale to tak nie będzie, arcybiskupie. Pani Janina Ochojska zechciała powiedzieć w swoim filmie, że jest dowodem na istnienie Boga. Czy jest dowodem na istnienie Boga? Jak się poznaliście? Takie rzeczy to kobiety pamiętają. Ale pamiętam, kiedyśmy się spotkali po raz pierwszy, znaczy ja o Jance słyszałem, ale spotkaliśmy się pierwszy raz, jak była przyznawana kolejna edycja nagród imienia Tischnera, dworu kumowczego, tam gdzie była siedziba znaku. No to tak popatrzyliśmy sobie na siebie i poszliśmy. I tyle. Potem, to było środowisko gdzieś nas łączące, oczywiście też tygodnik. Z tygodnikiem różnie bywało, więc mieliśmy wspólne tematy, czy można tygodnikowi jakoś pomóc, albo o czym ważnym rozmawiać. Tylko chodzi o tygodnik. Potem się okazało, że mamy takiego wspólnego znajomego, który się nazywa Józef Tischner. No i spotkali się na przykład przy okazji którejś tam rekolekcji tischnerowskich. No. Ale najważniejsze było, jak papież przyjechał. Mnie zaprosiłeś, żebym mówiła o dziełu miłosierdzia przed przyjazdem papieża. Zresztą potem już papież na Bunię nie przyjechał. I ja mówiłam o szkole w Afganistanie. Mam nawet zdjęcie na dowód. Przed ołtarzem papieskim. A ja to pamiętam najbardziej. To był bardzo piękny moment, bo tematem tej grzybki papieskiej była wyobraźnia miłosierdzia, czy odwaga miłosierdzia. A ja miałem zrobić tak, żeby
pewnie jakiś milion ludzi, którzy przyjdzie na błona, nie nudził się przez 3 godziny od przyjścia do celebry papieskiej. No i tematem byli ludzie, którzy mają odwagę być miłosiernymi. No to Janka się załapała. Ja się załapałam i powiem Państwu, że to było dla mnie niesamowite przeżycie, bo błonia były już prawie zapełnione i mówiąc do ludzi o tej naszej inicjatywie budowy szkoły w odbudowie jednej ze szkół w Afganistanie, patrzyłam na to, na co zawsze patrzy papież, znaczy na te niezmierzone tłumy ludzi. No i to było dla mnie niezwykłe przeżycie, że miałam możliwość zobaczenia tego samego prawie. To może jeszcze zapytam, bo w filmie pojawia się takie dwa zdania, a chciałam zapytać coś pomiędzy. No jest jedno, że tak naprawdę pracując czy studiując najpierw astronomię i zajmując się pracą badawczą na początku, ten Bóg był niepotrzebny. A później do niego Pani znalazła drogę. A w jaki sposób znajduje Pani drogę do Boga? Znaczy, mnie tak naprawdę do Boga doprowadził po pierwsze ksiądz Władysław Wołoszyn, nasz duszpasterz akademicki, jezuita i ksiądz Michał Heller, którego książkę przeczytałam, Wszechświat i Słowo. I to w tym sensie mi wystarczyło. Ja przyszłam na studia jako osoba niewierząca. Właściwie może nie tyle niewierząca, ile wątpiąca. I studiowanie astronomii i zgłębianie tej tajemnicy wszechświata doprowadziło mnie do takiej pewności, że Pan Bóg jest. No i chyba tyle. A spytacie teraz Państwo, czas spotykacie się i najczęściej o to się spieracie. Za rzadko się widujemy. W Łodzi przebywa obecnie arcybiskup. Dla nas bardzo dobrze. Tak, ja bardzo się cieszę, że Łódź ma taką szansę. Spierać może się nie spieramy, ale chciałbym się od tego odbić, od tego pytania i coś powiedzieć ważnego. Kiedyś miałem taką dużą fajdę zderzyć Jankę z kardynałem Krajewskim. Nie był jeszcze kardynałem, ale był już jałmużnikiem papieskim i doprowadziłem do ich spotkania w Rzymie. To było bardzo sympatyczne. Piliśmy kawę i oni się kłócili. A ja powiem, o co się kłócili i powiem, czy słusznie, czy niesłusznie. A to było bardzo piękne doświadczenie. Ja sobie słuchałem właśnie tej dzisiaj zasadniczo się nie odzywałem. Otóż różnica między nimi wtedy była taka, że arcybiskup Krajewski deklarował chęć pomocy takiej, którą Janka krytykowała prawie w czapku, mówiąc, że no może nie powiedziała mu tak wprost, że zamiast pomagać to szkodzi, ale wychodziło z tego jasno, że ona by to jednak zrobiła inaczej. A to inaczej byłoby tak, że organizowałaby struktury i instytucje. Patrzyła, jak to zorganizować dalej, a teraz arcybiskup powiat no, mówił takim prostym językiem, że jest potrzeba, to zaradzamy. Co będzie jutro, to zobaczymy, co będzie jutro. Dzisiaj nie mają co jeść, dalej im jeść, nie mają co pić, dalej pić. Jakby różnica była taka, że jak ktoś się wywróci, to Janka postawi szpital, a Krajewski będzie opatrywowany i nie będzie się przejmował, czy będzie szpital, bo to nie jego biznes. Więc to było bardzo miłe słuchać ich. Ale ja sobie dzisiaj nad tym tak spokojnie myślałem. I to znaczy, ta różnica jest jednak pozorna. I pani pytała, czy Janka jest dowodem na istnienie Boga? Jest, jak każdy człowiek. Natomiast myśli też niejednokrotnie zupełnie tak, jak Kościół Boży, bo jest też chrześcijanką. Ale na przykład, kiedy ona mówi o potrzebie wody, to mówi dokładnie to, co papież Franciszek. Franciszek mówi, ludzie mają prawo do wody.
Janka mówi to samo i nie tylko mówi, tylko buduje strój. Ale myśli też ludźmi, wcale nie tylko instytucją. Takie dwa przykłady mi przyszły do głowy. Pierwszy, który zupełnie zafascynował, szkoda, że tego nie ma na tej filmie. Janka kiedyś wymyśliła taki pomysł pomagania Palestyńczykom, żeby do każdej rodziny palestyńskiej powodowały w prezencie dwie kozy. Koza to jest wyjątkowe stworzenie, bo daje mleko, z tego można zrobić ser, jak się zrobi ser, to można sprzedać. To wtedy można kupić drugą kozę, albo trzecią. Już nie mówiąc o tym, że można też zjeść, napić się tego mleka i ser zjeść. No tyle tylko, że kobiety palestyńskie niekoniecznie umiały to robić. Wtedy Janka wymyśliła, że łatwo poznać takie kobiety izraelskie, które świetnie się znają na produkcji koziego mleka i sera. I kobiety palestyńskie uczyły się od kobiet izraelskich. Jak? Pierwszy raz wyjechały z Palestyny, wyjechały do Izraela, czyli dosłownie kilometr, dwa dalej. Więc to jest taki pomysł, za który ty powinieneś dostać pokojowego Nobla. A nie dostałeś tylko dlatego, że nikt tego nie powiedział. Nie chodzi tylko o doraźną pomoc. To coś niesamowitego, jak to jest daleko wzroczne. Cieszę się, dodam, że wtedy to MSZ izraelski finansował to szkolenie kobiet palestyńskich. Udało się namówić i ludzie byli po obu stronach chętni. Państwo słyszą, tego nie ma na tym filmie. A druga rzecz, no może już wtedy była mniej wstrząsająca, bo tamty pierwszy, ale kilka razy słuchałem Janki, kiedy mówię o tym, że gdzieś budują szkołę. To zawsze jakby wstępny punkt widzenia był taki, żeby tam nie postawić szkoły europejskiej. No to przecież my wiemy, jak szkoła wygląda, nie? Duże okna, tablica, ławki, no teraz to już elektroniczna. Można taką szkołę postawić gdzieś i tam nikt nie będzie wiedział, co to jest w ogóle. I żeby postawić komuś szkołę, trzeba najpierw tam pojechać i zobaczyć, jak tam wyglądają szkoły. I to jest właśnie myślenie ludźmi, a nie tylko systemem. Więc Janka myśli bardzo personalistycznie, niecenne strukturalnie, więc w sumie myślę, że się dogadują z kardynałem krajewskim, mimo tego sporu przy cappuccino i cornetto. Ja dlatego dodam, że bardzo jakoś, znaczy od czasu mojego papieża, papieża Franciszka, bardzo myślę po franciszkowemu i staram się. Rzeczywiście, znaczy w tym, co robimy w Polskiej Akcji Humanitarnej, rozmawiamy też o tym między sobą, że dla nas ważni są ludzie. Znaczy wcale mówimy, żeby, już tak nie mówimy ludzie, tylko mówimy beneficjenci, bo ten język organizacji pozarządowych trudniej jest do ominięcia, ale w tej perspektywie tego, co będziemy robili, liczą się ludzie. Ja naprawdę mam w pamięci bardzo wiele twarzy ludzkich z tych różnych wiosek, gdzie budowaliśmy czy studnie, czy szkoły, czy pomagaliśmy w jakiś inny sposób, to były zawsze spotkania z ludźmi. I na tym też polega siła Polskiej Akcji Humanitarnej, że my jesteśmy świadkami tych ludzi. Dlatego nie działamy stąd, tak, tylko jedziemy tam. No ja już teraz mniej jeżdżę, bo jest mi coraz trudniej. Ale jadą ludzie z Polskiej Akcji Humanitarnej i poznają tamtejszych ludzi, ich kulturę, ich zwyczaje i jakby to oni nam mówią, tak, ci ludzie, czego potrzebują. I my służymy naszą wiedzą, możliwościami zdobycia pieniędzy, już nawet logistyka, tak jak na przykład w Syrii, to tym już zajmują się Syryjczycy.
bo te mniejsze, bez tego nasza pomoc nie byłaby tak skuteczna i nie miałaby tego oblicza ludzkiego. Także tu się z tobą zgadzam, że w jakiś sensie to jest to samo. Znaczy zawsze pomoc drugiemu człowiekowi, obojętnie czy będzie bardziej czy mniej strukturalna, ona służy drugiemu człowiekowi. Proszę Państwa, już zapraszam do pytań. Tutaj tylko jedno na koniec, żeby też wybrzmiało pytanie, bo do nas się bardzo często zgłaszają, bardzo często młodzi ludzie, starsze osoby, zwłaszcza po kryzysie, tak zwanym kryzysie uchodźczym, w jaki sposób pomagać, czy jest jakaś recepta, co tak naprawdę zrobić, czy po prostu do tych dwóch, trzech organizacji, które mają ogromne doświadczenie, się zwracać, w jaki sposób pomagać, bo o to pyta mnóstwo osób. Ale znaczy, to zależy, czego dotyczy pytanie. Czy dotyczy pomocy uchodźcom tu w Polsce, czy dotyczy pomocy, no bo to wszystko są uchodźcy wewnętrzni, którym pomagamy w Somalii, w Syrii, w Sudanie. Właśnie pytanie jest takie, czy łatwiej, czy lepiej pomagać tam w Syrii, czy tutaj na miejscu pomagać przyjmując. Znaczy, zanim były wybory poprzednie, to my zawsze mówiliśmy, że najlepsza jest pomoc na miejscu. Znaczy im bliżej jest beneficjenta, im bliżej kraju pochodzenia człowieka, no to tym lepiej, prawda? Natomiast to nigdy nie wykluczało pomocy tutaj. To nie oznaczało, że nie powinniśmy przyjmować i nie powinniśmy pomagać ludziom, którzy już tłoczą się w obozach w którymś z krajów europejskich, czy w Libanie, czy którzy już gdzieś są na granicy, czy są nawet w Polsce i potrzebują naszej pomocy. Jedno nie wyklucza drugiego. Ja dzisiaj mówię to samo, tak, że pomoc na miejscu jest najlepsza, dlatego że uchodźstwo nie jest niczym dobrym. Nawet uchodźstwo wewnętrzne, czyli na przykład uchodźcy, którzy somalijscy, którzy są w Somalii i mieszkają w tych obozach, które są wokół Mogadiszu, to nie jest dla nich szczęśliwe życie, tak? Bo są poza swoim miejscem pochodzenia. No ale ci, którzy decydują się na wyruszenie do Europy, do tego bogatego świata, nie można ich pozostawić bez pomocy, a ci ludzie będą stale migrowali, dlatego że cały czas różnica pomiędzy bogatą Europą, bo mówmy na razie tutaj o tym, co najwyżej nas, a krajami na przykład Afryki Subsaharyjskiej czy Afryki Północnej, też Afryka Północna generalnie jest w trochę lepszej sytuacji, no jest cały czas tak ogromna, że ludzie będą parli do świata, w którym wyrzuca się żywność. Oni uciekają ze świata, w którym tej żywności naprawdę nie ma. My nie wiemy, co to jest głód. Kto z Państwa był ostatnio tak głodny, że no, my siadamy do stołu, bo jest pora posiłku. My nie jemy z głodu. No, trochę może nam burczy w brzuchu, ale nie jesteśmy głodni tak, że głód staje się chorobą. Więc jedno nie wyklucza drugiego i mi dzisiaj jest trochę tak no, niezręcznie mówić o tej pomocy tam, bo to by wyglądało tak, jakbym popierała fakt, że nie chcemy pomagać tu. Po prostu jedno nie wyklucza drugiego. Mamy obowiązek pomóc temu człowiekowi, który staje na naszej drodze. Ona może być gdzieś daleka, ale może być też bliska. Czy ten chłopiec bez rąk, który w Sarajewie patrzył, jak pani odjeżdżała, to tylko figura filmowa, animacja, czy on był naprawdę? To jest tylko figura taka. Ale mocno. Ale myślę, że Adela tutaj powiązała takie różne myśli i obrazy, o których jej opowiadałam, także ten obraz Sarajewa to było rzeczywiście jej wyobrażenie. Dziękuję bardzo.
Dobry wieczór, Elżbieta Radzaj. Mam do pani Janie dwa pytania. Dwa krótkie pytania. W dzieciństwie przeszła pani polio. Jest to straszna choroba. Dzisiaj w Polsce dzieci dzięki szczepieniom nie chorują na tę chorobę. Chciałam panią spytać, czy Polska Akcja Humanitarna dostarcza oprócz mnóstwa rzeczy, które są zawożone do krajów dotkniętych, czy Polska Akcja Humanitarna dostarcza także szczepionki? Jeśli tak, to przeciwko jakim chorobom? I drugie pytanie. Gdybym poprosiła panią o jednym słowem określenie, co jest dla pani największą wartością? Co by to było? Dziękuję bardzo. Czy na pierwsze pytanie odpowiem tak, nie, my nie zajmujemy się dostarczaniem szczepionek. Wyjątkiem było dostarczenie szczepionek do Czech, jak była tam powódź. Już nawet nie pamiętam, na co to były szczepionki, ale one były wtedy bardzo potrzebne. Ale żeby dostarczać szczepionki i żeby szczepić dzieci, trzeba mieć całą strukturę medyczną. Tym zajmują się organizacje, które zajmują się pomocą medyczną. Jest to na pewno bardzo ważne. W Afryce cały czas panuje polio, zresztą niedaleko szukać na Ukrainie, gdzie przestano w rejonie wojny szczepić dzieci na polio, pojawiły się już przypadki polio. Więc szczepienia są bardzo ważne, ale my w ogóle pomocą medyczną się nie zajmujemy. Co jest dla mnie najwyższą, największą wartością w życiu? Służba drugiemu człowiekowi. Znaczy myślę, że osiągamy największe szczęście w życiu, jeżeli ono jest skierowane na drugiego człowieka. I to od tego drugiego człowieka jakoś do nas wraca, tak? Ale jednak ja widzę swoje życie i wartość swojego życia poprzez to, co mogłam zrobić dla innych. Tak mnie wychowywano i cieszę się, że moje życie tak się potoczyło, że dostałam taką szansę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Proszę. I proszę zgłaszać, kto chciałby zadać pytanie. Ktoś jeszcze? Dzień dobry, Paweł Granicki. Dziękuję za każde słowo, które od państwa usłyszałem. A pytanie jest takie. Parę lat temu tłumaczyłem premiera Mazowieckiego, który otwierał specjalne studia dla przyszłych pracowników reakcji humanitarnych i agent instytucji humanitarnych. I w tym wykładzie, poza tym, co ich czeka, bardzo mocno przestrzegał przed trudnością tej pracy i mówił, że do tej pracy nie wystarczy sama pasja. I w tej pani opowieści zobaczyliśmy tą niezwykle silną kobietę, ale no muszą być takie momenty, w których pani nie wytrzymuje. Czy są naprawdę? Dziękuję panu bardzo. Znaczy tak, skoro pan wspomniał pana Tadeusza Mazowieckiego, to chcę powiedzieć, że jego wkład w pomoc dla Bośni nadal jest przez nas niedoceniony. W Sarajewie, czy w ogóle w Bośni, w Srebrenicy między innymi, postać pana Mazowieckiego i to nazwisko ludzie wymawiają z uwielbieniem. I to do dzisiaj, tak? O nim się pamięta, o jego rocznicach, urodzin, śmierci, o tym, co on zrobił. Bardzo, bardzo żałuję, że u nas w Polsce tej pamięci nie ma. Ja miałam zresztą tę szansę, że przed zaangażowaniem się w organizowanie pierwszego konwoju, wracając z Francji do Polski, jeszcze po drodze mogłam zahaczyć się o Genewę, gdzie spotkałam się z panem Mazowieckim, gdzie rozmawialiśmy między innymi o tym, żeby spróbować do Polski, tak samo jak do Francji, sprowadzić uchodźców z Bośni. No potem poprzez panią premier Suchocką do Polski przyjechało 1000 osób z Bośni, więc tutaj trzeba było się zająć też pomocą dla nich. Natomiast co do tej siły, znaczy, wie pan,
ja mogę czasami czuć się bardzo zmęczona, ale jakby świadomość tego, ja to też zawsze powtarzałam moim pracownikom i oni to też mam takie poczucie, że to czują, że jeżeli my czegoś nie zrobimy, zaniedbamy jakiegoś zadania, które jest do wykonania, no to w ten sposób wpływamy na życie ludzkie. Nasza praca, która polega na ratowaniu życia ludzkiego, każde zaniedbanie to oznacza gdzieś jakąś ofiarę. Tak? Nie może tę konkretną, ale pominięcie okazji do zdobycia jakichś następnych środków, złe napisanie projektu, nierozliczenie czegoś na czas, czasami nawet niewysłanie jakiegoś maila, zaprzepaszczenie jakiejś sprawy, która mogłaby się toczyć i która by nam pozwoliła zdobyć środki na pomoc, no to jest zaprzepaszczenie gdzieś jakiejś szansy otrzymania pomocy przez kogoś, prawda? I o tym w Pachu pamiętamy. I dlatego, no nawet jeżeli przychodzi zmęczenie, no to zawsze jest gdzieś ta siła, żeby jeszcze odebrać maila, jeszcze coś zrobić. Poza tym, wie pan, też jeśli chodzi o mnie, to mój udział i moja praca też się zmienia. Kiedyś wszędzie jeździłam, wszędzie byłam. Kiedyś sama pisałam projekty, dzwoniłam do ofiarodawców, kontaktowałam się z mediami, angażowałam ludzi do pracy. Dzisiaj mamy dział HR-u, dział komunikacji, dział fundraisingu. Jest ogromny dział finansowo-księgowy, bo przecież waluty, w których my operujemy, to są najróżniejsze waluty i otrzymujemy pieniądze od różnych międzynarodowych ofiarodawców. I to musi być naprawdę dobrze rozliczone. Więc moje zadania też już polegają trochę na czymś innym i bardziej tak reprezentuję, niż już robię to, co teraz robią moi pracownicy. No, ale też to na tym polega. Znaczy, ja mam takie teraz takie poczucie, że właściwie moim głównym zadaniem jest budowanie trwałości Pachu, żeby po moim najdłuższym życiu, jak Pan Bóg dał, żeby ten Pach był nadal. I myślę, że będzie. Ja mam takie pytanie, jak właśnie wygląda współpraca Pachu z organizacjami rządowymi i z politykami? I pytam tu i o nasz kraj, i o kraje, w których Państwo działacie. Znaczy od polityków jak najdalej. No bo to zresztą nigdy nie wiązaliśmy się z żadną stroną polityczną i jak mówię na przykład o udziale Jacka Kuronia w tym konwoju do Sarajewa, on nie pojechał tam jako polityk, pojechał jako człowiek. Oczywiście pełnił swoje funkcje, no ale jednak postanowił tam pojechać jako taki świadek. Jeśli chodzi o pomoc rządową, to od czasów, kiedy ministrem był Bronisław Geremek, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, żeby w Polsce stworzyć takie państwowe struktury, które będą finansowały działania organizacji pozarządowych poza Polską, w ramach międzynarodowej pomocy. Wtedy w MSZ-cie był tylko tak zwany Departament ONZ, który głównie zajmował się wpłacaniem składek do różnych międzynarodowych funduszy. I od tego czasu powstały różne struktury. Są dwa departamenty, które zajmują się pomocą humanitarną i rozwojową. I muszę powiedzieć, że te departamenty coraz bardziej są profesjonalne. Konkursy, które ogłaszają, są coraz bardziej profesjonalne, też no może finansowanie nie do końca, bo jednak nasz MSZ jeszcze nie rozumie kosztów operacyjnych, które trzeba ponieść
w takich działaniach jak na przykład w Somalii, czy w Syrii, czy w Sudanie Południowym. Ale jednak już MSZ uwzględnia w swoich kosztach też finansowanie koordynatora, księgowości, biura. No jeszcze w niewielkim procencie, ale już to jest. W roku 2016 ta pomoc Polski wynosiła, znaczy Polska była w stanie przeznaczyć 22 miliony złotych na pomoc różnego rodzaju w całym świecie, humanitarną i rozwojową, z tym, że kraje priorytetowe nie pokrywały się z naszymi priorytetami. Był taki czas, kiedy to się trochę pokrywało, bo na przykład MSZ finansował pomoc w Sudanie Południowym czy w Palestynie, teraz już tego nie robią. Więc te priorytety, które są, nie pokrywają się z naszymi, w związku z tym nie korzystamy z tego finansowania. Skorzystaliśmy teraz z finansowania na Ukrainę, ale też nie w rejonie wojny, ponieważ jeszcze za pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz polityka polska poszła w kierunku niepomagania w strefach wojny. Czyli my ani w Syrii, ani we wschodniej Ukrainie, w Donbasie nie pomagamy, bo tam jest wojna. Mówię o finansach państwowych. Natomiast teraz za tego rządu, no, trzeba powiedzieć, że ilość pieniędzy na pomoc humanitarną wzrosła. I to nawet ponad dwukrotnie. Tak nasz, jak w 2016 to były 22 miliony, to nasz budżet wynosił 60 milionów. Także skala tej pomocy była niewielka. Teraz jest większa. My dostaliśmy teraz takie pieniądze na wkład własny do projektu w Sudanie Południowym, ale jakby pogorszyła się ta struktura finansowania, znaczy w tym sensie, że sama procedura trwała tyle, że my właściwie już chcieliśmy zrezygnować z tego finansowania, bo nie można pod koniec roku wydawać pieniędzy, prawda? Zanim doszło do samego podpisania, chyba jeszcze nawet tych pieniędzy nam nie przelano. Więc pod względem takim organizacyjnym trochę się pogorszyło, ale nie ze strony MSZ-u, tylko powstała nowa instytucja przy premierze. Prowadzi to pani minister Kempa. No i to jest struktura, która się bardzo jeszcze ma dużo do nauczenia się. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Pomiędzy tymi dwoma instytucjami jest antagonizm, więc my też nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Natomiast generalnie finansowanie ze strony państwa w naszym przypadku, ja teraz no tak szacując procentowo, wiedząc jaki jest nasz budżet, tutaj jest może 1 albo 2%. O wiele więcej otrzymujemy od ludzi i od instytucji międzynarodowych. Marcin Sawicki, moje nazwisko. Mamy też pomoc określając ją krótko. Mikrofon, proszę. Określając krótko, przeżyłem, bo ktoś mi podał wodę, bo ktoś miał kromkę chleba. Ja miałem okazję być rok temu właśnie w Afryce. Jest takiej instytucji Africa Point, prowadzony przez pana Dominika Skórzaka. On tam organizuje wyprawy i między innymi tam naszym celem było głównie parki narodowe, ale między innymi wszyscy żeśmy zabrali co kto mógł i na ile pozwoliły nasze możliwości, po prostu nasze plecaki. Zabraliśmy dużo rzeczy właśnie takich jak powiedzmy ołówki, kredki, jakieś gry. I po prostu odwiedziliśmy trzy szkoły w Kenii. Było to w pobliżu miejscowości, gdzie istnieje fundacja babci Baracka Obamy. Było z nim spotkanie, to jest też to bardzo ciekawe. I później odwiedziliśmy te szkoły. I rozdawaliśmy właśnie te rzeczy i między innymi największą radość sprawiła kwestia taka, jak te dzieci odwinęły, prawda, te gry i zaczęły po prostu na naszych oczach grać i był bardzo tym zachwycony. I teraz moje pytanie jest takie, czy
właśnie ten rodzaj pomocy, bo tutaj słyszymy o takich właśnie instytucjach, oczywiście, że potrzebne są takie instytucje jak Caritas, jak chociażby Polska Akcja Humanitarna, czy Instytut Wielkiego Jałmużnika, gdzie właśnie przedstawiciel Łodzi jest szefem, z czego jesteśmy bardzo dumni, prawda? I chodzi mi o to, czy jak pani ocenia, państwo oceniacie właśnie pomoc tego typu, że nie to, że jakieś instytucje, ale ktoś przyszedł do nas, po prostu przyjechał i właśnie on nie wie, co zrobić, ktoś go przyjął, prawda? To taka trochę ewangeliczna prawie pomoc, prawda? I jak można by to ocenić? Bo ja na przykład oceniłem to, co właśnie pod, tak powiem, kierunkiem tego naszego przewodnika, bardzo pozytywnie. I czy taka pomoc istnieje? Jakie macie państwo na ten temat zdanie? Znaczy, powiedziałabym, że to jest zdanie niejednoznaczne. To znaczy, wszystko zależy od tego, proszę sobie wyobrazić, że tak, państwo dotarli przez kogoś, kto tam, przypuszczam, już było od jakiegoś czasu, znał te potrzeby i wiedział dokładnie, gdzie to skierować, tak? Ale pamiętam, jak były mistrzostwa w piłce nożnej w Polsce, to nam proponowano, że nam tam dadzą jakieś, nie wiem, 100 piłek, tak? I żebyśmy wzięli te piłki i rozdali w Sudanie. No ale te piłki trzeba by było przewieźć, a poza tym, której wiosce to dać, tak? Dzieci na całym świecie grają w piłkę nożną, no ale trzeba by było mieć jakieś rozeznanie. Oczywiście można by te piłki po prostu gdzieś wrzucić i one i tak byłyby użyte, prawda? Ale powiem panu, że wszystko zależy, gdzie ta pomoc dociera. Gdyby tego typu gry, jak sobie wyobrażam, tak, dotarły do którejś z wiosek w Sudanie Południowym, te dzieci w ogóle nie wiedziały, co z tym zrobić. I prawdopodobnie to, co mogłoby być użyte praktycznie, zostałoby użyte, a to, co nie, to nie. Kenia jest na zupełnie innym stopniu rozwoju i tego typu pomoc, różnego rodzaju pomoc edukacyjna w Sarcach jest bardzo potrzebna. Ale już jak dotarł chyba na północ Kenii, gdzie mało kto jeździ, bo tam jest i niebezpiecznie, są ogromne obozy dla uchodźców, to już tego typu pomoc niekoniecznie byłaby potrzebna. Poza tym, ludzie też, jest też trochę takiej turystyki pomocowej, która wszystko zależy od kontaktów, tak? Ale to jest taka książka, która opowiada o tej turystyce pomocowej i osoba, która tę książkę napisała, zrobiła bardzo wiele badań na ten temat. No i ludzie wyobrażają sobie, że na przykład gdzieś pojadą, no i na przykład pomalują szkołę, tak? Ale malując komuś szkołę, odbieramy komuś pracę, tak? My sobie przyjedziemy z Europy, pomachamy trochę tym pędzlem, ale przecież tę pracę mogą wykonać ludzie i my tak naprawdę odbieramy im tę pracę. Chodzi o to, żeby tam przywozić jak najwięcej pracy, znaczy dawać ludziom zajęcie po to, żeby mogli sami zarobić, a nie dostawać, tak? Bo to też w jakiś sposób demoralizuje. My na przykład w Sudanie Południowym ograniczamy się do budowy studni i rozdaniem narzędzi rolniczych, takich narzędzi do rolnictwa, ale bardzo prostych. Nici do zrobienia sieci, bo oni robią sobie swoje sieci, haczyków. I wydawałoby się, że to jest bardzo drobna pomoc, ale tak naprawdę ona pozwala im na aktywność zawodową, na złowienie tych ryb, na wyhodowanie warzyw, które mogą potem sprzedać i wokół tego potem kręci się rynek. Przysłowiowa wędka, a nie ryba. Czasami nawet więcej niż wędka. Czasami nawet więcej niż wędka, bo czasami i ta wędka jest czymś, co jest to, co wspominał arcybiskup, tak? Nam się czasami wydaje, że taką wędką jest zbudowanie pięknej szkoły. No ja już widziałam takie szkoły, które zostały super wyposażone, ludzie wyjechali, nikt nie przeszkolił nauczycieli, nie opłacił nauczycieli.
jak się buduje szkołę, to trzeba przede wszystkim pomyśleć, czy tam będzie miało kto uczyć i w ogóle kto sfinansuje pracę tych nauczycieli, tak? Bo szkoła została rozkradziona, ludziom się przydało to i tamto, prawda, wszystko było w domu, bo tak naprawdę ta szkoła nie miała prawa funkcjonować, więc tu trzeba bardzo uważać, ludzi nie można zastępować w budowaniu ich życia, trzeba ich w tym wspierać, dawać im takie narzędzia, które potrzebują, których potrzebują. I już tak kończąc, tak, wie pan, najgorszą rzeczą, jaką można zrobić i bardzo niebezpieczną, też na naszych szkoleniach przestrzegamy przed naszych misjonarzy, no, jesteśmy gdzieś w którymś z krajów Afryki Subsaharyjskiej, tak oblegają nas dzieci, no i tam wołają fruta, tak, albo ludzie rozdają cukierki. Po pierwsze, tego nie wolno robić. To jest nieetyczne. Dziecko bez tego cukierka się obejdzie, tak, a uczy się tego, że od białego człowieka coś może wyciągnąć. Ale to może też być bardzo niebezpieczne. Ponieważ jak mam 10 cukierków i rozdam 10, ale dzieci będzie 15 czy 20, tak? Te dzieci zaczną się o to bić. Może powstać niebezpieczna sytuacja, w której nasz człowiek może znaleźć się w rzeczywistym niebezpieczeństwie. Wystarczy, że któreś dziecko potknie się, rozbije głowę, tak, i od razu robi się, no, organizacje humanitarne przestrzegają przed takimi zachowaniami. Nam się często te nasze turystyczne zachowania wydają, że one są takie dobre, że my jesteśmy tacy dobrzy dla tych ludzi. Ja nie chcę krytykować tych działań całkowicie, dlatego że bywają sensowne, jeżeli są odpowiednio pokierowane skierowane do ludzi, którzy tego rzeczywiście potrzebują. Pan miał to szczęście, że rzeczywiście te dzieci wiedziały, co to są za gry i sprawiło im to przyjemność. Ale to nie wszędzie by się sprawdziło. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest potrzeba ogromnej edukacji. My tutaj jako Centrum Dialogu też mamy cały czas grupy, które chcą pomagać. Są ludzie, którzy chcą pomagać. Myślę, że wciąż mało jest informacji. Wciąż trzeba edukować tak naprawdę. My bardzo służymy naszym programem edukacji humanitarnej, które też w różnych szkołach w Łodzi już były. Tak jest. Proszę Państwa, jeszcze tyle, na ile możemy? Proszę bardzo, pan jest pan. Proszę zasygnalizować, jeśli ktoś jeszcze chce. Dobrze, to później. Chciałem wszystkim bardzo podziękować za spotkanie. Informacje pani przekazała. Mam pytanie, czy jest jakaś akcja, która szczególnie utkwiła pani w pamięci? Czy jakaś misja? Czy są jakieś akcje, które zakończyły się jakimś sukcesem? Też tak państwa mówię, to jest niekończąca się praca, ale że na przykład, że coś się zasiało, coś państwo wprowadzi i widać efekty, że dana społeczność jakoś dalej się rozwija. Czy muszę pan powiedzieć, że bardzo jest mi trudno wybrać, dlatego że no, czym tutaj mierzyć, tak? Wielkością pomocy najdłużej jesteśmy w Sudanie Południowym. No ale też pierwszą misję taką samą założyliśmy w Sudanie, w Czeczeniu. Tam popłynęła w ogóle nasza pierwsza woda, narodził się ten pomysł, żebyśmy się specjalizowali w pomocy wodno-sanitarnej. Ale pamiętam taką bardzo niewielką pomoc dla Pakistanu po trzęsieniu ziemi, wtedy była zima. Już teraz nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale my zebraliśmy wtedy pieniądze, dzięki którym odbudowaliśmy systemy wodne w 3 wioskach. Przez organizację lokalną, nawet tam nie byliśmy, bo to były zbyt niewielkie pieniądze. Przyjechał tutaj prezydent Pakistanu i wręczył mi jakiś medal. To była naprawdę niewielka pomoc, ale dla tych ludzi ona była bardzo istotna. I powiem panu, że trudno mi było wybrać, dlatego że wszyscy ci ludzie, nawet jeżeli to była z naszej strony niewielka pomoc, okazali nam, znaczy dla nich to było ważne. Tak? Jeszcze podam taki przykład w Niemczech, jak była powódź w 2002 roku. To też zrobiliśmy taką akcję pomocy. Zebraliśmy jakieś naprawdę niewielkie pieniądze, za które odbudowano jedną bramę w ogrodzeniu szkoły i jakąś salę gimnastyczną w jakiejś innej miejscowości. Ci burmistrzowie po prostu byli nam tak wdzięczni.
nie za wielkość tej pomocy, tylko za sam fakt, że pamiętaliśmy też o ich pomocy, mieliśmy okazję do odwdzięczenia się bezpośrednio. Więc każda z tych pomocy jest ważna i tkwi w mojej pamięci. Ostatnie. Oleny, to dziękuję bardzo za ten zaszczyt, za zadanie ostatniego pytania. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani Janina za całe Pani życie, w zasadzie za tą inspirację do działania. A pytanie, które chciałam zadać, nasunęło mi się po tym, jak Pani powiedziała, że kraje priorytetowe dla tej rządowej pomocy nie pokrywają się z priorytetami PAH-u. Więc jak się te priorytety ustala? Znaczy w tym morzu biedy, w tych wszystkich rzeczach, które się dzieją na świecie, jak zdecydować, gdzie pomóc, żeby ta pomoc była rzeczywiście, przyczyniła się do czegoś dobrego, jak się wybiera takie priorytety? Znaczy te priorytety są tak naprawdę ustalane też przez ONZ. Są kraje, w których, które są dodane na takiej liście emergency, kraje, w których potrzeba najwięcej pomocy. Tak? I teraz że te apele o pomoc dla Jemenu są bardzo silne na całym świecie. Może to tak do nas, do Polski nie dociera, ale ostatnio w mediach też ukazało się trochę dobrych artykułów zarówno o sytuacji w Djibouti, jak i w samym Jemenie. Więc właściwie nasze priorytety pokrywają się z tymi priorytetami ONZ-owskimi. We wszystkich krajach, w których jesteśmy, one są na tej liście pierwszej dziesiątki krajów, które najbardziej potrzebują pomocy. A jakoś priorytety wyznaczają nam też katastrofy naturalne. Takie na przykład jak trzęsienie ziemi w Nepalu, które miało ogromny rozmiar. I Sudan, no to Sudan jest właściwie cały czas. A no jak było tsunami, tak, czy na Filipinach, czy wcześniej na Sri Lance. Więc to w jaki sposób też jest informacja w mediach, tutaj jest bardzo ścisła korelacja. Jak o jakiejś akcji pomocy, czy o jakiejś katastrofie naturalnej nie ma informacji w mediach, my wtedy zbierzemy albo bardzo niewiele, albo wręcz wcale. Więc trochę to tak jest pomiędzy tym ustalone. Ale tak naprawdę, to ja powiem tak, to Państwo nam wyznaczacie te priorytety. Bo my pomagamy tam, gdzie też ludzie chcą, żebyśmy pomagali. My się tak nawzajem wspieramy. To już ostatnie. Krzysiek Krzyszko. Ja chciałem zadać takie pytanie, które chciałem skierować do Pani Janiny, do księdza arcybiskupa. Mnie trochę tak zafascynował i nawet wręcz poruszył ten, tak trochę prawie pół żartem, pół serio przytoczony przykład, za który Pani Janina mogłaby dostać Nobla. Ja gdybym ode mnie to zależało, jakbym tego Nobla na pewno Pani Janinie przyznał. Pomysł na to, żeby przekazać kozy dla kobiet z Palestyny i żeby w przysposobieniu tych kóz pomagały kobiety z Izraela, jest po prostu genialny. Dlaczego, czy Państwo znacie przykłady kontynuowania tego typu pomysłu? Bo mi się tak może naiwnie wydaje, ale to jest pomysł idealny na to, żeby w ogóle zakończyć tą wojnę, ten idiotyczny konflikt, bo te dwa rządy na szczycie tam się nigdy nie dogadają, tam jest tyle nienawiści. A zawsze się znajdzie jakiś rolnik, który stracił syna po stronie izraelskiej, rolnik, który stracił syna po stronie palestyńskiej. Oni by mogli razem na przykład założyć kibuc po tej drugiej stronie, albo stolarz pomógłby stolarzowi. Może to jest naiwne, ale czemu taka ten genialny pomysł, no nie znalazł naśladowców, a jeżeli znalazł, to proszę o przykład, a jeżeli nie ma takich przykładów, to jak Państwo, jak ksiądz arcybiskup Daniel na myśli, dlaczego nie ma takich? Dlaczego ta akcja dalej, te pomysły nie są kontynuowane? Bo mnie się wydaje, że to jest po prostu proste i genialne. Ja panu powiem, że niestety to nie jest kontynuowane z dwóch bardzo prostych powodów, a właściwie jednego. Pieniądze. Wcześniej na te projekty dawało nam pieniądze polski MSZ i współfinansował MSZ Izraela.
I stąd to było możliwe. Nam się też to udało ich namówić i pozyskać. W tej chwili Palestyna nie jest na liście priorytetów. A my też wycofaliśmy się z Palestyny. Z takiego powodu, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, my remontowaliśmy cysterny, zwłaszcza na tych terenach wiedeńskich. Tam nie wolno było budować żadnych studni, ale te cysterny, które niektóre z nich istniały już od 2000 lat, miały swoich właścicieli, te plemiona beduńskie, je trzeba było wyremontować, bo one już były niektóre w bardzo takim stanie niepozwalającym na pobieranie potem z cysterny czystej wody. I te cysterny, dwie z nich zniszczyli nam Izraelczycy, wojsko izraelskie. Niszcząc również taką strukturę sanitarną, którą tam w tych osiedlach beduńskich budowaliśmy. I my znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie, bo tak, pracując w Palestynie, nigdy nie określaliśmy się jako pro-palestyńscy czy pro-izraelscy. Wręcz przeciwnie, mieliśmy z MSZ-em izraelskim bardzo dobre stosunki. Właśnie no, też tam pracowała w dziale pomocy humanitarnej, taka pani, która tutaj kiedyś pracowała w ambasadzie polskiej, w ambasadzie Izraela. Ale tak, no, media oczywiście rozpisywały się o tym, że wojska izraelskie zniszczyły, jeszcze pisali, że to studnie, tak, więc ambasada Izraela mówiła, że to, że my nielegalnie budowaliśmy studnie, no, ale to nie były studnie, tylko istniejące cysterny. I to spowodowało bardzo takie skomplikowane stosunki, relacje. I my w pewnym momencie spostrzegliśmy się, że chcąc, nie chcąc, my stajemy się jakby taką przyczyną do budowania tej trochę propagandy antyizraelskiej. Nie chcieliśmy tego. Nie chcieliśmy w ogóle przez te lata, kiedy tam pracowaliśmy, tych projektów w sumie to było 4 i to były kozy albo owce i barany. Jeszcze zawsze była koza, jeszcze był kozioł. Kozy już były ciężarne, tak? Także też były kupowane w Izraelu, bo nawet kobiety palestyńskie mówią, że te izraelskie są lepsze. Także to było rzeczywiście świetny projekt, ale z powodu tych różnych skomplikowanych układów i też braku środków nie mogliśmy tego kontynuować, czego bardzo żałuję i wycofaliśmy się stamtąd. Ja dodam jedną rzecz do tego, bo myślę, że to nie będzie optymistyczne, podejrzewam. Ale mieliśmy też takie wspólne wydarzenie z Janką, które potwierdziło, jak to był ważny program i dlaczego tak trudno się z nim przebić. Mianowicie pojechaliśmy kiedyś wspólnie do Hebronu. I chodziliśmy po starym Hebronie. No tam jest ciągle poziom podwyższony poziom napięcia, powiedzmy delikatnie. Ja w którymś momencie zapytałem człowieka, który nas oprowadzał po tym starym Hebronie, mieliśmy tam w tym spotkaniu, mówię, jaki jest poziom bezrobocia w starym Hebronie. Nie wiem, czy pamiętasz, powiedział 95%. Teraz wiecie Państwo, jak ludzie mogą ze sobą stać się, no choćby kolegami, no, w pracy. Ci, którzy się na co dzień między sobą biją w pracy, mogą coś wspólnie robić. Teraz się tworzą zupełnie inne relacje, ale tam jest 95% bezrobocia. I oczywiście to jest sytuacja, która nakręca potem przemoc, jak ma być inaczej. Ci ludzie skądś muszą dostać pieniądze. Ale tego nie zapomnę, bo jakby w tym starym Hebronie stanęło mi przed oczami to, jak naprawdę trudny jest proces pokojowy.
nie tylko od strony politycznej, że polityka ma w tym swoim, swój interes i swoje 5 groszy w środku tego bezrobocia, ale no, takiej zwykłej ludzkiej strony. Wydawało mi się, że najprostsze mechanizmy budowania jakiejś wspólnoty mogłyby zaistnieć, właśnie te najprostsze okazuje się, że nie mogą, bo to niesie za sobą właśnie tę wielką politykę, tak jak przy tym programie prowadzonym przez Pana.